W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co się stanie, kiedy wynajmiemy wszystkie boty dostępne w grze. Dokładnie tak, zapłacimy im 100 golda za to, żeby po prostu z nami zagrały jedną gierkę. Postaramy się zdobyć wszystkie boty, zobaczymy, czy w ogóle jest to możliwe. Jeśli kochacie takie odcinki, co się stanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście wpisujcie kodzik Ewela do sklepu. Dzisiaj wraz z MDJ-cikiem i Martyną. Dzień dobry, siema, siema. Siemanko. Sprawdzimy, co się stanie, jeśli wynajmiemy wszystkie boty. Tych botów jest bodajże około 8-10. Zobaczymy, czy w ogóle da się coś takiego wykonać, żeby wynająć wszystkie boty, bo jeśli się da, to znaczy, że będziemy grali w 12 osób, no i to będzie chyba trochę zniszczone, co? I słuchajcie, jako że to jest pierwszy odcinek w tym sezonie z serii Co się stanie, wy wymyślacie kolejny. Także napiszcie w komentarzu, co się stanie, gdy i napiszcie, co byście chcieli zobaczyć i lajkujcie najlepsze komentarze, najlepszy komentarz wybiorę i nagram w kolejnym odcinku właśnie taki odcinek, jak wy mi napiszecie. Także łapka w górę i propozycja w komentarzu. I na czym polega całe wyzwanie? Słuchajcie, mamy po całej mapie porozmieszczane boty i jesteśmy w trójkę. MDJ odleci na tajną twierdzę, musi zebrać pierwszego bota tutaj, drugiego bota tutaj i trzeciego bota z pomidorka. To są jego trzy boty do zebrania. Ja mam bota tutaj, tutaj i później tu i tu i tu i tu, ale Martyna leci od drugiej strony, także ona zgarnia tego, tego, tego i tego, więc to prawdopodobnie są wszystkie boty. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale z tego co widzę na mapce, bo mam tutaj mapkę z boku, wydaje się, że to są wszystkie. Także każdy niech leci tam, gdzie ma lecieć. Ja lecę po pierwszego bota dokładnie w to miejsce i pamiętajcie, żeby nie chodzić w takie zaludnione miejsca, żeby na przykład opływać te, te skaliste na przykład, czy tam, no żeby po prostu nie wchodzić na duże miejscówki i musimy skombinować sobie samochód, bo boty teleportują się, jak zaraz wam pokażę. Także tu mamy pierwszego bota, oczywiście odbierzemy sobie od niego wyzwanie. Siema byku, dzień dobry. Czekajcie, mamy tutaj skrzynię. Pierwsze co, to musimy mieć jakieś rzeczy, bo tego się nie da zrobić na customie, to znaczy da się, ale trzeba mieć złoto i to jest trochę lipa. Ja już wynająłem tego ziomeczka, zapomniałem wziąć zadania od niego, no to jestem przegość. Także mistrzu, lecisz ze mną. Ja się tutaj jeszcze uleczę. Napiszcie, nie napiszcie, tylko powiedzcie, jak będziecie mieli bota jakiegoś, dobra? Dobra, dobra. Chodź, panie kolego, i my lecimy po pana Gdaka. Pan Gdak jest gdzieś jest tutaj. Masz pierwszą osobę, także zobaczcie, mamy znacznik, jest pierwsza osoba. I pamiętaj, Martyna, że ten ziomek twój musi przeżyć, także miej to na uwadze. A ty, MDJ, daj znać też, jak tam kogoś będziesz miał. Dobra, jak ta strefa wygląda? No, taka prawda, że my mamy bardzo dobrą strefę. Najgorszą strefę ma MDJ, także MDJ, wynajmuj i leć stamtąd jak najszybciej. Ja lecę po pana Gdaka, no i pomogę Martynie zebrać pozostałe boty, no ale myślę, że... No to leć, tutaj będziesz gdzieś miał łódkę bodajże, przepłyń sobie i zbierz tego gościa stąd. Najlepiej by było, żebyśmy mieli wszyscy samochód, bo z samochodem będzie o wiele, wiele lepiej. Ja mam tutaj jakieś takie rzeczy, okej. Okay. Panie Gdaku, czy pan tu jest? Czy pana tu nie ma? On powinien być w tym miejscu. Dobra, mamy pana Gdaka. Siema gościu, co tam masz? Uważajcie też na zwierzęta. Dobra. Dobra, mam drugiego. Ja też mam drugiego. Zobaczmy na Martynę. Zobaczcie, Martyna ma dwójkę. Martyna, kolejny twój bot jest tu. Pamiętaj tak, o tym. Ja idę na pana Pomidora, żeby też tam pomóż Martynie zebrać tych botów. Także ja mam dwójkę, Martyna ma dwójkę. MDJ ma jednego gościa i on ma najgorsze zadanie, dlatego że no, strefa jest bardzo zła. Dobra, ja biorę samochód i będę już samochodem jeździć. Będzie dużo łatwiej, dużo prościej. I jestem ciekaw, czy te boty mi się na pewno przeniosą, czy też nie. Tak, jeden się przeniósł, a co z drugim? Co z drugim botem? Halo? Ej, bot mi się nie przeniósł. Ej, bot mi się zgubił. Dobra, musimy zaraz po niego wrócić. Dobra, jeden bot się teleportuje, drugi się... O Jezu. Tu nie ma chyba bota już. Ajajaj. Nie ma tutaj bota z pompą. Teraz zmieniamy taktykę, ja lecę na pana Pomidora i nikogo tutaj nie mam. Biorę samochód i biorę górę, a MDJ poleciał za mnie na dół. Martyna, jak u ciebie? Wynajęłaś? Wzięłam go i uciekam. Dobra, tam dobra, kozak, o to chodziło. Nie wiem, czy on przeżyje, czy go nie zabiją. Przeżyje, przeżyje, dasz radę. Ja już mam panią Pomidorek. To jest pani Pomidorek, a nie pan Pomidorek. Mi się trochę pogwizdało. Biorę samochód i uciekam stąd. Czas się liczy teraz, żeby jak najszybciej to zrobić. Dobra, mój burgerek chyba przeżyje. Dobra, no z samochodem będzie dużo... Teleportowało go do mnie. Dobra. Dobra, jest super. Super, super, super. Mi też teleportuje bota, także jest git. No i jest fajna strefa. Sam raz dla mnie w sumie. Wyjeżdżamy. Dobra, mam już drugiego bota. Dobra, kozak. Pamiętajcie, że tego bota w górach macie. Także Martyna, tam pośpiesz się. Wiem, że to się łatwo mówi. O Jezus, ale bym wjechał w tego czapę, czy w tą czapę. Dobra, biorę byle co. Tylko, że ja wezmę tą bandolierkę na tych spłuczkach, no, i mam fulla, nie? NPC-tów. Aha. Więc nie wezmę tej rockmanki. To MDJ, leć po rockmankę. Po Gdaku leć po rockmankę. Mi tylko jednego bota teleportuje. To jest niefajne. I jeszcze wilki mi go atakują. No dajcie spokój mu. Ej, no co ten bocik? Bocik, chodzisz tu.
Uciekać mi stąd. No, weźże ich, przeatakuj, gościu. No, pięknie, dobra. Tamten bot to sobie jaja niezłe robi po prostu. Niezłe jaja se robisz, gościu. Martyna, ty tam lecisz z MDJ-em? Tam lecicie, nie? No, ja już jestem na spuczkach, zaraz biorę tam. Dobra, ja lecę po ostatniego bota, tylko tutaj mi nie chcą iść te moje boty. Choinka, nawet się nie teleportują, to jest najgorsze. Ale no nic, wrócę się po nich, lecę wynająć. Jeszcze mi się benzyna kończy, no przecież to jest jakiś przypał totalny. Dobra, mam całą trójkę. Masz trójkę, kozak. Ja lecę po panią Larę. Tylko nie wiem, czy mi nie wyeliminują tych botów za chwilę, no mam nadzieję, że nie. Jest, dobra, mam ją. Te boty idą do mnie, mam nadzieję, że od tej iglicy nie zginą, bo to jest możliwe. Wynajmuję Larę, Lara, lecimy. Mam nadzieję, że ta iglica nie rozwali. No mamy, ja mam trzy boty już wynajęte. Biorę sobie tutaj kurę na głowę. Siema, kura. Lara, ty leć ze mną. Boty do mnie prawie, można powiedzieć, że idą, tylko zgubiły trop. Ja posiadam trzeciego też bota już. Dobra, no to lećcie do strefy, tylko nie trafcie na nikogo. Mam nadzieję, że ta Lara się przeteleportuje. Tu dwa boty do mnie idą. Dobra, MDJ, ty już idź do strefy. Bo nie wszystkie teleportują naraz, więc... A, bo ty jesteś obok Martyny, dlatego on ten powoli idzie. Idź do Martyny i teraz musimy wszystkich do siebie przyprowadzić. Mamy Larę. Dobra, ja mam wszystkich. Ej, ja mam wszystkich tutaj. Jest dobra, kozak. No i teraz powoli, musimy... Jezus, jak się wystraszyłem. Da się wynająć wszystkich, widzowie, to już jest odpowiedź. Da się wszystkich, ale prawda... A ty, a tego gościa się nie da wynająć? Nie da się, ale weźmy sobie tutaj zadania. Ej, w ogóle boty mi na twierdzę wchodzą, co jest? To jest jak... to są jakieś jaja, boty na twierdzę się wróciły. Dobra, idą do mnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj są wszyscy. Uważajcie na puszczy, bo pewnie byli. Stańcie najlepiej w miejscu na razie, żebyście się nie pokazywali nikomu. Dobrze by było, jakby się każdy przeteleportował teraz. Tu się widzimy, patrzcie się, tu się widzimy. W tym miejscu. Ja tam idę. Dobra. Cały czas. I wszyscy... Ej, XD, no nie wiedziałem, że tak się da zrobić, żeby każdego wynająć. Dziwna sprawa. 12 osób w teamie. No to jest 12 osób, no nie? Każdy po 3? No tutaj, jak nas jest tutaj 8. To jest 12 osób. Tak wygląda. No. Jestem właśnie ciekaw, jak to u was wygląda, no. Czemu te boty się do mnie nie teleportują? O, lekko się tak jakby teleportowały, tak mi się wydawało. Patrzcie się, ja już jestem bardzo niedaleko was. I zaciągam wszystkie te boty, tylko no, nie wiem, czy to się uda. No, wycofaj się. A co, macie tam ludzi? Tak, wszędzie są ludzie tu. Musimy się jakoś przebić tam do ciebie. Na spokojnie. No, mamy dużo botów ze sobą, nie? Strzelają do... No to nie idźcie w ich stronę, nie idźcie w ich stronę po prostu. Tu są kolejne. Nie, to jest RIP. Martyna nam zginęła. Jeden bot się zaciął. Tutaj trójka już wchodzi do strefy. Dobra, widzowie, zobaczcie. No wszystkie boty jak na razie żyją. Podnoszę Martynę. Wyjaśniają nam wszystkie boty. No nie! Teraz widać, że jak któryś z nas zginie, kto wynajął bota, te wszystkie trzy boty giną. Aha! Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Ale to jest... To są dymy. Ciekawe, ile osób zgłosi nas za teaming właśnie. Ej, w ogóle, co jest Skybaza, ty? Ty, to haju się buduje, widzowie. Ej, ale to jest niesamowite. Dobra, musimy iść bardziej w kierunku... Tak powiem. No, sporą przewagę. 8 razem, nie? Razem 8 osób, widzowie, do pomocy. Ja nie wiem, czy nam nie zginą teraz te boty od strefy. Martyna, musisz wejść do strefy, bo one za tobą idą. Ej, no chłop się tam zaciął jakiś jeden. No ja nie mam pytań do tego gościa. Ej, no co z tym... O, dobra, idą do strefy. Idą. Wszystkie będą żyły. Tak, wszystkie żyją, wszystkie. Dobra, jest git. 17. Ej, czemu jest tak dużo osób, no? Tutaj się, patrzcie się, spotkali się, gadają sobie. Jakaś randeczka może, nie. Chyba dostał kosza. Chłop tamten, tam jest gość. On nie wie, co się dzieje. I co on robi? To ja robię za popa. Aha. Aha, ani razu. Dobra, widzowie, no boty nam nie pomagają w ogóle. O, pomagają wreszcie. Czekaj, czy nam pomogą na tyle, żebyśmy... Te chłopy, co zabiłem Deota. No chłopy, mi ostatni bot został. No, boty nam zginęły, ale mieliśmy wszystkich. Czy to już jest koniec tego odcinka? No co za gość, no. Nie mam pytań. Gorzej, bo ja nie mam shotguna. Ty! Co się tu stało? Aha, no i on mi musi jeszcze wpaść do boksa, no. Dobra, widzowie, tak to wyglądało. Udało nam się zdobyć wszystkich botów, także wszystkich da się wynająć. No, nie doszły one do wszystkie do samego końca gry. No, widzieliście, mało co pomagają. Napiszcie swoje pomysły na odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dziękuję za pomoc. Bardzo dziękuję. Spoko. No i wbijajcie na te filmy i kod Evela w sklepie. Trzymajcie się, piona.